Witam Was wszystkich serdecznie. Z tej strony król żółci. Jedyne znaczące zmiany mamy w tej chwili w Wdliwce. Rosjanie zdobyli kopalnię na południe od miasta i zbliżyli się do jednej z fabryk. Od północnego wschodu zajęli już stację filtracyjną to jest pierwszy większy budynek pod ich kontrolą w samym mieście. I z tego co wiem, rozpoczęli już szturm na Koksownię, na północy miasta. Jeśli uda im się to zająć, no to można powiedzieć, że w zasadzie Avdiivka już padła. Oczywiście no to jest bardzo duży kompleks, ale biorąc pod uwagę, jak wszystko się sypie w ostatnich dniach, no nie można wykluczyć, że to są właśnie ostatnie dni największej twierdzy na Ukrainie. Z okazji wydarzeń w Avdijówce w Kramatorsku zjawił się załóżny. W mieście przedłużono godzinę policyjną. Mówi się, że głównodowodzący... Chcę tutaj przenieść teraz dowództwo Grupy Doniecko. W mieście tym znajduje się już sztab dowodzenia Grupy Hortyca, która to odpowiada i za wschodnią granicę obwodu Charkowskiego, no. i za okolice Mariupola. I o ile nie jest to koniecznie powiązane, to logicznym wydawałoby mi się z tym samym włączenie tego skrupowania pod komendę syrskiego. Bo na tę chwilę Grupa Donieck. Jest częścią grupy Tawerio, to znaczy grupy południowej. I jak dla mnie byłoby to w sumie dobre posunięcie, no bo szczególnie po tym, jak Ukraińcy stracą teraz tą miejscowość, to jakiekolwiek łączenie ich z południową częścią armii traci jak dla mnie sens. No i z politycznego punktu widzenia to też ma trochę sens dla założnego, bo wzmacnia pozycję Syryjskiego, który jest jego w sumie kolegą. Podczas gdy ten dowództwa frontu południowego jest dużo bardziej krytyczny wobec swojego przełożonego i podobno chciałby go zastąpić. No i to też oznaczałoby niejako przygotowanie się do obrony aglomeracji słowiańskiej i kramatorskiej. Ukraińcy wybudowali tu już olbrzymie fortyfikacje, no w sumie mieli na to sporo czasu, no pod tym względem plan obronny założnego się sprawdził. W nocy na Krymie mieliśmy natomiast zamach na Olega Cariowa, pierwszego prezydenta jeszcze wtedy Noworosji. Do zdarzenia doszło koło jego mieszkania na Krymie, został on postrzelony. Na ten moment nie wiadomo nic, żeby zmarł. W momencie, w którym miało go zabrać karetka, był natomiast nieprzytomny, na no co nie jest zbyt dziwne, sprawcy jeszcze nie zatrzymano. Już robią z niego nie wiadomo kogo. Prawą rękę i lewą nogę Władimira Putina. Fakt jest taki, że od 2015 nie pełnił żadnej publicznej funkcji w Republikach Separatystów, ani nigdzie indziej. Gadanie, że to on miałby być teraz kandydatem na prorosyjskiego prezydenta Ukrainy, no to sobie można zatem wsadzić. To będzie albo ktoś z górnej półki separatystów, lider opozycji, tudzież sam Janukowicz, co by miało akurat największy sens. W końcu cały ten atak był uzasadniony bezprawnym obaleniem prezydenta Ukrainy, w związku z czym logiczne by było, żeby go zainstalować z powrotem, a jak nie będzie chciał rządzić, no bo mi by się już nie chciało po tym wszystkim, no to rozwiąże że rząd, zrobi kolejne wybory. Jak tam urządzą czystkę, no to kto by tych wyborów nie wygrał i tak będzie prorosyjski. Wracając to, mimo wszystko Samcariów jakieś wpływy tam nadal ma, więc jest to pewien sukces. Załański organizuje kolejny szczyt pokojowy, tym razem na Malcie. Oczywiście znowu bez Rosji. Poprzednie rozmowy mieliśmy w Turcji, w Arabii. Idziemy coraz bardziej na zachód. Jeszcze chwila, a skończymy wreszcie tam, gdzie zapadają realne decyzje. Chiny już zapowiedziały, że nie wezmą w tym udziału. A po ostatnim wydarzeniu w Kazie, no możemy przypuszczać, a znaczy, a wiemy, że za to odpowiadają ci sami ludzie, to i trudno mi sobie wyobrazić obecność kogoś ze świata muzułmańskiego. Czyli jak zwykle będziemy w praktyce gadać ze sobą. Na to zamierza wprowadzać jednolity standard pocisków artyleryjskich. Na razie jedyne, co ma ze sobą wspólnego, amunicja artyleryjska w sojuszu, no to kaliber ale kompozycja chemiczna samego ładunku wybuchowego, obudowa itd. są różne, no co skutkuje różnym odrzutem, czasem zapłonu itd. Szczególnie w tych bardziej delikatnych modelach artylerii to ma znaczenie i skutkuje problemami logistycznymi w przypadku współdziałania ze sobą różnych armii, jak ma to miejsce chociażby teraz na Ukrainie. Podobno 14 krajów produkuje 14 różniących się od siebie modeli pocisków. Dlaczego to robią? A no, odpowiedź jest prosta. Prawo patentowe. Jeśli traktujemy broń jak każdy inny towar w kapitalistycznym społeczeństwie, no to nam potem takie kwiatki wychodzą. Bo za używanie receptury, no trzeba zapłacić temu, kto ma patent. Więc żeby oszczędzić, no to się coś zmieni. I w ten sposób mamy tyle standardów. Tylko teraz pytanie, jak zamierzają temu zaradzić? No bo mamy trzy opcje. Lepszą, czytaj, tą, która nie wejdzie w życie, czyli nie zbierze się grupa ekspertów, wybierze optymalny standard, a producentowi każemy uwolnić patent za jakimś odszkodowaniem. Albo druga, na którą już w pewnych kręgach pewnie nie mogą się doczekać, czytaj, fundusz podobny do tego na szczepionki. Tylko o ile w przypadku szczepionek to jeszcze tego zwycięzcę się dało jakoś wyłonić sensownie. No, bo jedna firma może być pierwsza w opracowaniu preparatu, no to tutaj już czegoś takiego nie mamy. Oczywiście mówiłem, to można by spytać o to wojskowych, choć raz, że to się nie mieści w głowach naszych rządzących, to dwa te góry w wojsku, no bo szeregowców się pytać nie będą. No to są w sumie tacy sami, jak i politycy, i w kompetencjach, i w mentalności. Ewentualnie jest jeszcze trzecia opcja. Czytaj opracowanie kolejnego, ale tym razem już takiego wspólnego standardu. Koniec końców, pomysł tego ujednolicenia sam z siebie dobry, choć, znając życie, jak zwykle stoją za tym interesy dużych firm zbrojeniowych. Bo to pewnie Amerykanie będą chcieli w ten sposób wymóc stosowanie swoich rozwiązań i płacenie za te rozwiązania Europie. No i niezależnie od tego, które z tych rozwiązań. Przejdzie, no to część państw będzie musiało pozmieniać lufy w swojej artylerii, a kto wie czy nie więcej. A to znowu dodatkowe koszty, ale i okazja by wymienić sprzęt, to znaczy znowu kolejne pieniądze dla zbrojeniówki. No branża to oczywiście teraz przeżywa swój rozkwit. Już teraz koszt jednego pocisku dla niemieckiej armii to 3600 euro z 2000 na początku roku. A i ta cena była wyższa niż w czasie pokoju. A jest to o tyle ważne, bo taki Scholz na przykład zapowiedział wydanie 100 miliardów więcej na uzbrojenia w ciągu 10 lat. My w sumie też mamy zwiększyć nakłady finansowe, ale jeżeli ten zwiększony popyt się utrzyma, a utrzyma się jak wszyscy zaczną ogłaszać programy zbrojeniowe, to wyjdzie, że tak naprawdę cały ten dodatkowy hajs dostarczy tylko na pokrycie tych różnic w cenach sprzętu i wojsko będziemy mieć takie same. Jedynie politycy i zbrojniówka się spokacie. Październik jest miesiącem, w którym kończy się rok budżetowy w Stanach i co za tym idzie ustalane jest nowy. I jest to widoczne w przestrzeni informacyjnej. Bo największe projekty dokumentujące straty wojenne to jest Oryx, Ukraine Weapons Tracker i Projekt Kalibr Obscura w tym miesiącu wszystkie zamknęły już swoją działalność. A każdy z nich miał milionowe zasięgi. Oto by mieli jakieś tam wyrzuty sumienia, ich nie posądzam. Zresztą to są de facto sztaby ludzi. Nawet jak ktoś tam przeżyje załamanie nerwowe po zobaczeniu się w lustrze, no to osób do zajęcia ich miejsc jest sporo. Akurat na to dolarów nie brakuje. Prawdopodobnie wiąże się to zatem po prostu z zamykaniem całego tematu. No nawet Amerykanom już się nie chce pudrować tego trupa. Sam rzecznik Białego Domu Kirby powiedział, że Rosja osiągnie w najbliższych miesiącach pewne sukcesy taktyczne. No to jak oni już tak zapowiadają, no to znaczy szykuje się nam katastrofa. Choć Biden się nadal stara. W najnowszym przemówieniu stwierdził, że wojna to idealny sposób na stworzenie miejsc pracy. Kiedy wysyłamy broń, podpisujemy kontrakty na nowy sprzęt w celu uzupełnienia naszych zapasów. A sprzęt ten produkowany jest w Stanach, co wzmacnia naszą gospodarkę, no to tak w skrócie. Oczywiście te same pieniądze ulokowane w budowę dróg, służbę zdrowia. No tudzież nie wiem, po prostu obniżenie podatków, no to już gospodarki nie wzmacniają. Serio ten cynizm połączony z desperacją, no to już przechodzi ludzkie pojęcia. On tego on teraz powie wszystko i zrobi wszystko, byleby tylko dostać tę kasę na tę broń. Ale mimo tego nadal nie udaje się jej mu dostać. Tak na Ukrainę, jak i na Izrael, co szczerze mówiąc mocno mnie intryguje. W Holandii doszło do pierwszego ukraińskiego ataku na polityka w Europie. Lider jednej z opozycyjnej partii, Forum dla Demokracji Thierry Bode, sprzeciwiający się wysyłaniu broni na Ukrainę, Został zaatakowany parasolką podczas wchodzenia na sali, na której miał wygłosić przemówienie. No, napastnik tam krzyczał słowa o Ukrainie, precz z putinizmem i tak No, nie trzeba było jakiejś większej identyfikacji. Na całe szczęście skończyło się na siniakach. A przypomnę tylko, że na początku listopada mamy tam wybory. Tak, gdzieś za tydzień, no to na pewno nie pomoże sprawie. Wiadomo, że to kiedyś się musiało wydarzyć. Dziwne tylko, że akurat w państwie zachodnim u nas tych imigrantów im, jest więcej. Pytanie, czy służby są tam aż tak nieudolne, czy po prostu niektórych polityków oni po prostu chronią, jakby mniej? No bo oczywiście oficjalnie wszyscy politycy potępili agresję, no ale jedną z przyczyn upadku rządu, bo w Holandii mamy wybory przyspieszone, no była kwestia migrantów. A ten pan, jakby nie patrzeć, nim jest, więc to partii rządzącej na pewno nie pomoże. Powiedziałbym, że Ukraińcy mogą się już nawet pożegnać z dostawami broni z tego kraju, choć to jest stare NATO, więc tam wszystko jest jeszcze możliwe. Rozwiązała się sprawa rzekomego rosyjskiego sabotażu gazociągu w Zatoce Fińskiej. Rurę uszkodzili nie Rosjanie, a chińska kotwica. I to nawet nie jest za specjalnie Chińczyków wina bo w tym miejscu zgodnie z prawem cumować można. Rury powinny być obłożone po prostu odpowiednią izolacją. Jednak ktoś nie dopilnował wszystkiego i mamy efekt, jaki mamy. Przypomnę, że ze dwa tygodnie temu w Zatoce Fińskiej doszło do uszkodzenia gazociągu z Finlandii do Estonii. O incydent władze obu krajów zdążyły już oskarżyć Rosję. Rzekomym dowodem miała być obecność jachtu z Petersburga kilka godzin przed starzeniem. Z tym, że no Petersburg leży nad tą zatoką, więc tutaj akurat nie ma nic dziwnego. Potem pojawiła się wersja, że to wszystko skutek tąpnięcia dna morskiego. Psychoza daje o sobie znać. Pytanie, czy teraz zaczną rzucać się do Chin. W sumie państwa bałtyckie już wątłe do nich miały, ale może Finlandia zachowa się bardziej odpowiednio. Premier Mołdawii, Dorin Rajkan po raz, który przyjechał do... Brukseli i spotkał się i z eurokratami, i z NATO, a szef tego drugiego po raz kolejny wezwał Rosję do opuszczenia Naddniestrza. Oni oczywiście dobrze wiedzą, że tego nie zrobią, ale w ten sposób no, sygnalizują innym swoje zamiary. Bo podobno politycy mołdawcy chcą wykorzystać doświadczenia Azerbejdżanów w reintegracji swojego kraju. Jak dla mnie to brzmi, za dobrze, ale tutaj brakuje jednego czynnika. Mianowicie strajcy na czele rządu, no tutaj akurat w Tyraspolu. Poza tym jedna wojna w Naddniestrzu już była i tam ich wspierała jeszcze Gagałuzja. Także mielibyśmy tutaj solidną wojnę domową, której by raczej rząd nie ugrał, na pewno nie sam, zważywszy na niskie poparcie ogólne. Także póki co nie widzę tu szans, a wątpię, żeby coś się zmieniło w przyszłości. Okienko do działań się powoli zamyka wraz z problemami na samej Ukrainie. Jak oni padną, no to cały ten projekt partnerstwa wschodniego też legnie w gruzach. Na końcu chciałbym powiedzieć, że delegacja Hamasu pojechała do Rosji spotkać się z tamtejszą władzą. Tym samym dwa konflikty nam się niejako trochę łączą. Na tej chwilę wiemy, że za wstawiennictwem Rosji izraelscy zakładnicy mają być przewiezieni do Iranu. Pytanie, czy Izrael nie będzie próbował robić niczego głupiego przy ich transporcie. Poprawi no to ogólną sytuację tychże ludzi o tyle, że nie zostaną omyłkowo zabici podczas nalotu. I tutaj role się mogą w dosyć śmieszny sposób odwrócić, bo Rosja może robić teraz tam za mediatora. Putin ma poprawne relacje z Izraelem i dobre z Iranem, więc się do tego idealnie nadaje. Z drugiej strony, ani jedni, ani drudzy niespecjalnie myślą o pokoju. Na pokój natomiast, przynajmniej chwilowy, naciska teraz administracja z Białego Domu. No bo oni nie mają środków na dwa konflikty, ale ci się z kolei z Rosją nie lubią. Także wszystko to jest bardzo pokomplikowane i mamy de facto impas, który jak dla mnie i tak zakończy się pewnie pełnoskalową wojną. Pytanie, kto lepiej wykorzysta teraz czas na przygotowanie się do niej. Na tę chwilę w gazie wyłączono internet. Mogą to być już przygotowania do wkroczenia w tę strefę. Innego powodu szczerze mówiąc nie widzę. Uszkodzenia linii można naprawić, a to nie jest tak, że wojsko izraelskie, no nie wiem, chce ich odciąć od jakiejś wrogiej propagandy czy coś. W sumie ostatniej nocy mieliśmy już takie ataki próbne. No więc ten fragment filmu akurat może się dosyć szybko zastarzyć. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.